Cześć, zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga. Jest wtorek, godzina w 9:30. Za jakąś godzinę jedziemy z Franusią na sterylizację. Powiem Wam szczerze, że tak się boję ją tam zawieść. Ja wiem, że to jest dla jej dobra, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, jakoś tak nie dochodzi to do mnie, że to już jest dzisiaj. Także zaraz będę musiała ją, jeszcze chwilę będę musiała ją spakować do tego transporterka. Ogólnie tak mi oczy dzisiaj, słuchajcie, zawią, szczególnie to oko, że po prostu ledwo się pomalowałam i cały czas mi łzy lecą, nie wiem czemu. Chyba od niewyspania, bo ostatnio coś źle śpię. W każdym razie pogoda jest straszna. Ja wam za każdym razem będę mówiła o pogodzie, ale to dlatego, że jest lato, a słuchajcie, jest tak zimno. Wczoraj wstawiałam wam zdjęcie na Instagram i napisałam wam, że jest 11 stopni. Faktycznie była odczuwalna 11, potem wzrosła chyba do 14, ale było naprawdę, słuchajcie, zimno. Dzisiaj miało być już ocieplenie. Rano wstałam, słońce, mówię, kurde, będzie gorąco, ale słuchajcie, jest po do 10 i jest tak znowu zimno, zachmurzyło się. Przed chwilą byłam na balkonie i po prostu jest jesień, po prostu jesień, także jutro nie ma być 26 stopni, także zobaczymy. W każdym razie mnie dzisiaj czekają porządki, jak tylko Franusia pojedzie, ja wracam do domu i robię porządek, zmywam podłogi, czyszczę dywan, zmieniam pościel, wszystko robię tak, żeby ona nie czuła swojego zapachu, jak wróci. Nie wiem, jak ona będzie w ogóle, bo trzeba ją odebrać wieczorem po godzinie 19, także nie wiem, jak ona w ogóle będzie, w jakim stanie, ale przygotuję jej ładnie tutaj jej, wiecie, spanie, żeby ona mogła sobie, wsadzę ją do klatki, żeby mogła sobie leżeć i pewnie nie będę tej klatki otwierała, bo wiecie, z tej klatki trzeba wyskoczyć, znaczy królik musi wyskoczyć i tak się boję, żeby ona po prostu, wiecie, sobie tam nie rozerwała tych szwów i tak dalej ten pierwszy dzień i chyba ją po prostu wsadzę, zamknę, żeby sobie tam leżała do jutra. Jutro też mam wolne, więc nie wiem, zobaczymy. Miałam jechać na chwilę do Gdańska, bo spodnie moje z Zary, które zamówiłam, przyszły, wziąłam je z odbiorem do sklepu. I nie wiem, czy dzisiaj po nie pojadę, czy jutro, no zobaczymy. Też zobaczę, jak właśnie Franusia będzie się czuła. Także słuchajcie, ona jest jak członek rodziny, muszę o nią dbać, bo naprawdę ona jest taka malutka. Także zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie też ma coś przyjść Zary jeszcze do paczkomatu dzisiaj, dlatego że tak właśnie zamawiałam. Potem już nie miałam co zamówić i stwierdziłam, że nie będę zamawiała za kolejne 200 zł i dlatego jedne spodnie zamówiłam już do sklepu. Natomiast też nie wiem, czy one będą dobre i tak dalej, więc wszystko Wam pokażę pewnie wieczorem, jak już się ogarnę tutaj w chacie i tak dalej. Także trzymajcie kciuki, a ja się z Wami połączę później, jakoś w ciągu dnia. Ja dopiero wróciłam, jest już prawie godzina 14, Franulka jest właśnie operowana i powiem Wam, że tak się o nią boję. Jezus, ja nigdy nie miałam zwierzaka po sterylizacji i nie wiem, jak ona w ogóle będzie potem, wiecie, jak ta pierwsza noc i w ogóle, jejku, już sama nie wiem, czy bardziej się boję tej operacji, którą ona teraz ma, czy bardziej się boję tego, jak ona będzie się w domu zachowywała po tym wszystkim, czy że będzie ją bolało, wiecie, o co chodzi. Nie wiem, zobaczymy, kupiłam jej jakieś przysmaki, zaraz jej ładnie tam w klatce posprzątam całą chatę i no i tyle, i będziemy po nią jechać. Natomiast ja w międzyczasie, jak wracaliśmy, dostałam SMS-y, że przyszły moje ubrania z Zary, więc od razu podjechaliśmy do paczkomatu, wszystko sobie odebrałam. I pierwszą rzecz już widzicie i widzieliście wcześniej w Open Voxie z Zary. To jest ta bluzka, którą wcześniej miałam w rozmiarze M, teraz wzięłam w rozmiarze L i wygląda ona tak. Jest zdecydowanie lepsza, jeśli chodzi tutaj o całokształt, ponieważ jest troszeczkę luźniejsza, nie opina się tak tutaj na tych boczkach. Jest też dłuższa, ja mam teraz spodnie z niskim stanem i zobaczcie, ona wygląda idealnie, zakrywa mi tutaj jeszcze kawałek spodni, natomiast trochę tu odstaje. Jakoś mi to niby specjalnie nie przeszkadza, ale z drugiej strony nie wiem, czy ją zostawię. Powiem Wam szczerze, no mimo tego, że jest ładna, kolor jest przepiękny, tak jak Wam ostatnio mówiłam, sama nie wiem, co mam z nią zrobić. Niby 30 zł, ale jak mam płacić 30 zł i coś ma leżeć, to wiecie, o co chodzi. Muszę to przemyśleć. Jakbyście były zainteresowane, bo ostatnio mnie pytałyście, to tutaj Wam pokażę metkę i tu jest numer referencyjny i kod EAN, więc możecie sobie zeskanować. Natomiast jeśli chodzi o spodnie teraz, kolejną rzecz, czyli spodnie, które mam na sobie, to są, słuchajcie, spodnie, które były modne w latach 90. Potem ten trend jakoś tak przeminął, długo, długo go nie było i znowu powrócił jakieś chyba 3 sezony wstecz, tak mi się wydaje. I ja już od dłuższego czasu czaiłam się na takie spodnie i to jest nie pierwsza wyprzedaż, kiedy ja je chciałam kupić, ale one też dość szybko znikają wbrew pozorom, to po pierwsze, a po drugie miałam takie opory, żeby je kupić, mimo wszystko, nawet jak już kosztowały nie 139 zł, tylko był w tej obniżonej cenie, to jakoś tak zawsze miałam takie, wiecie, niby chciałam, ale nie do końca. Natomiast teraz się zdecydowałam, kupiłam te spodnie za 69 zł i teraz zobaczcie, jak one wyglądają. To są spodnie, które ja uwielbiam, bardzo mi się podobają, bo to są, słuchajcie, dzwony.
Od razu Wam mówię, że to są dzwony jeansowe, to nie są żadne spodnie materiałowe. One przepięknie, słuchajcie, wyglądają, jak założy się szczególnie troszeczkę wyższe buty. Bardzo ładnie tutaj kształtują sylwetkę, nogi są w nich takie chude. Jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że naprawdę się dobrze wygląda. To nie są spodnie, które będą pasowały do wszystkiego. Moim zdaniem do adidasów absolutnie, do trampek i do t-shirta jak najbardziej. No kwestia po prostu tak dobrania odpowiedniej góry i butów do nich, ale... No tak jak mówię, wszystkiego na pewno się do nich nie założy. Wydaje mi się, że są naprawdę, słuchajcie, ekstra. No i co najważniejsze, nie śmierdzą póki co. One, tak jak wspomniałam, w normalnej cenie kosztowały, nie wiem czy Wy tu zobaczycie, 139 zł, natomiast w promce 69, więc jestem prawie przekonana, że je zostawię. A też zobaczcie, jakie one są długie. Ja mam 1,75 m, wziąłam rozmiar 38, no i patrzcie, one są do samej ziemi. Ale są super. Jezus, jakie one są ładne. Kurde, nie wiem. Dajcie znać, czy Wam się podobają takie spodnie i czy w ogóle nosicie i... Jaki macie stosunek do takich spodni? Bo szczerze mówiąc, chyba niewiele osób je lubi, aczkolwiek czarne zniknęły bardzo szybko ze strony. Zostały jeszcze chyba tylko niebieskie, ale jakoś tak niebieskie to chyba nie. Bardziej właśnie chciałam te czarne, jakoś tak mi się... Tym bardziej, że ja mam te czarne spodnie takie z Mojito i jedne ze Stradivariusa z dziurami. I one są, słuchajcie, tak brzydkie się już zrobiły, bo mam je krótko, nawet chyba nie pół roku, a są w tragicznym stanie, także... tak czy siak musiałabym kupić czarne spodnie, ale właśnie zdecydowałam się na dzwony, także... Dajcie znać, jak Wam się podobają. Mam też t-shirta. Ja już takiego jednego podobnego mam z Zary, natomiast czarnego z białym napisem. Natomiast tamtego wybrałam w pralce w 30 stopniach i on w ogóle miał taki fason, nie taki jak ten. On był ciut krótszy, taki wiecie, raczej do bioder. I wybrałam w pralce i jeszcze się skrócił i jeszcze, znaczy skrócił, no wiecie, zmniejszył się cały i... Niby jest ok, ale jakoś tak muszę uważać na ruchy, żeby mi brzucha nie było widać. Także trochę słabo, dlatego właśnie kupiłam kolejny, chyba nawet z lepszego materiału. I ten jest fajniejszy, bo jest ciut dłuższy. On jest już taki... To nie jest... No chociaż może to jest oversize, nie wiem. Chociaż na stronie i tak wyglądał na taki, wiecie... Jak taka sukienka na tej modelce ta koszulka wyglądała. A tutaj jak się ją założy, to jest tak zupełnie, zobaczcie. Taki normalny t-shirt, ale ma naprawdę bardzo przyjemny ten materiał. I pokażę Wam... numer. Ja zaraz sobie zobaczę na stronie. Jeżeli będą inne kolory, to jest ten numer, o. Jak będą jeszcze inne kolory, to wezmę sobie biały, bo naprawdę, z takiego materiału to ja lubię ubrania. Bardzo przyjemny. I dwie pary spodni. Moja koleżanka do pracy przyszła ostatnio w takich spodniach. Jak ja je zobaczyłam, mówię, dawaj dziewczyno, numer referencyjny tych spodni, albo linkę podsyłaj. I słuchajcie, my się zawsze śmiejemy, bo ona ma bardzo dużo ubrań podobnych do mnie. My często w ogóle chodzimy do pracy tak samo ubrane. Na przykład mamy rockową jakąś koszulkę, jeansy i na przykład Reeboki. W ogóle to jest takie śmieszne, albo konwersy. My się nie umawiamy, po prostu jakoś taki bardzo podobny styl mamy i kupujemy w tych samych sklepach. I ona, słuchajcie, przyszła w tych spodniach. Ja jak to zobaczyłam, ja mówię, Jezus, jakie one są piękne. Ja na stronie na niej nie zwróciłam uwagi, dlatego że jakoś tak nie byłam przekonana, ale tak też na tej modelce trochę dziwnie wyglądały, ale jak zobaczyłam je na żywo, mówię, o nie, muszę je mieć. I zobaczcie, jak one wyglądają. One mają wyższy stan. O, właśnie moja koleżanka mi powiedziała, żebym wzięła rozmiar większy, dlatego że one są bardzo wąskie w pasie, a się nie rozciągają. I faktycznie wzięłam L-kę i ona jest idealna. I zobaczcie, jak one wyglądają. To są kuloty, ale to są takie mega szerokie kuloty. Mają tutaj kieszenie i są z tego materiału, wiecie którego, tego lajocelu. Na pewno mają domieszkę jego, zaraz Wam powiem. Bo ona mi zresztą mówiła, tak, 100% lajocel. Ona mówiła, że właśnie też szuka ciuchów z tego materiału, no bo on jest jednak, słuchajcie, bardzo... Dobrze się sprawdza latem, jak jest ciepło na dworzu. I słuchajcie, one wyglądają jak taka długa spódnica. Dopiero jak robicie kroka, to widać, że to są spodnie. Bardzo mi się podobają. Zamówiłam sobie jeszcze czarne, ponieważ nie wiedziałam, czy wiem takie, czy takie. Ona ostatecznie też wzięła, jeszcze czarne sobie zamówiła. Natomiast no dwóch par to chyba nie zostawię, bo nie wiem, czy jest taka potrzeba. Natomiast tak wyglądają czarne. Mają takie drewniane guziki i powiem Wam szczerze, że tutaj z tymi czarnymi jest taki mały problem, bo ja oczywiście, wiecie, wolałabym czarne. Natomiast z nimi jest taki mały problem, że one nie są do końca czarne. To jest taki kolor... No taki... Może pokażę Wam na dole, bo te spodnie, które mam na sobie są czarne, także zobaczycie różnicę. Zobaczcie. Te są takie grafitowo-szare i trochę tak nie wiem, do czego bym mogła je nosić, bo czarne spodnie wiadomo założycie do wszystkiego, a taki kolor jakoś tak dziwnie wyglądał, nawet jak założyłam z tą czarną koszulką. Jakoś tak nie pasowało mi to w ogóle, więc muszę pomyśleć, muszę się zastanowić i dam Wam na pewno później znać.
które ja zostawiłam, którą parę zostawiłam, natomiast one są świetne. Jak zobaczycie te spodnie, to polujcie na nie, bo są po prostu... Wyglądają rewelacyjnie, no chyba, że nie lubicie kulotów, no to wtedy absolutnie nie namawiam. Też spodnie tego typu lepiej wyglądają u wyższych dziewczyn, to się nie da ukryć. To nie jest tak, że dziewczyna, która ma 1,60 m, źle w nich wygląda, to też kwestia stylizacji wszystko. Natomiast generalnie one są jeszcze też na tyle długie, że podejrzewam, że jak kupiłaby takie spodnie dziewczyna, która ma 1,60 m, to one by jej sięgały po prostu do kostek, takie by było niż 5, niż 10, bo one są dla mnie nawet długie. Ja Wam się w nich pokażę, jak wybiorę po prostu kolor, który chcę zostawić, także... I one teraz kosztują, też Wam podam może, pokażę Wam metkę. One teraz kosztują 69 zł, także cena atrakcyjna, przecena ze 140, także to już jest naprawdę połowa ceny, to jest całkiem spoko. I dobra, słuchajcie, koniec gadania o lumpach, trzeba iść sprzątać, przebrać się i sprzątać. Także odezwę się do Was już pewnie później, jak przywiozę franulkę do domu. Cześć, witajcie w tą upalną środę. Dzisiaj jest chyba ze 30 stopni, jest tak gorąco. Ja mam bluzkę na ramionczkach i te spodenki z wysokim stanem z, zobaczcie, z Zary, bo taka pogoda się zrobiła, po prostu jestem w szoku. Wczoraj jesień, dzisiaj lato. Przepraszam Was też za to, jak za to tło, że nagrywam w takim miejscu, ale chcę słuchać, co Frania robi, dlatego że zdjęłam jej kaftan i oczywiście osioł uparty, nie da sobie go założyć z powrotem, także muszę patrzeć, co ona tam robi. Aktualnie leży w kuwecie, więc... Niech leży, jak się ruszy, to będę musiała tam do niej biec, zobaczyć, żeby nie gryzła tych szwów. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o wczoraj, to o 18:30 ją odebraliśmy. I pani nas tam zawołała, Franulka taka biedna, zakręcona, słuchajcie, siedziała w tym kaftanie tam i taka normalnie smutne, takie oczka miała, aż mi jej było szkoda. I pani w ogóle powiedziała nam coś strasznego, coś, co w ogóle... Ja byłam w szoku, ponieważ Frania ma bardzo obtłuszczone narządy. Tak bardzo, że nie mogli jej zrobić operacji, był problem. Gdzie Frania jest, ona nawet nie jest otyła. Ona, jej waga jest w granicach normy, natomiast pani powiedziała, że my jej dajemy, znaczy my, ja jej daję złe jedzenie. Ona się po prostu źle odżywia. I trochę byłam w szoku, dlatego że ja mówiłam nieraz, że Frania ma bardzo ograniczone menu, ona nie lubi wielu rzeczy, ona dostaje wszystko, wszystkiego po trochu, ale co słuchajcie, co najbardziej wpływa na to, że królik jest taki otyły, to to, że dajemy mu pokarm ze sklepu takiego zoologicznego, w sensie te mieszanki wszystkie. Pani powiedziała, że królik absolutnie nie może dostawać takich mieszanek, tych wszystkich, zobaczcie, tego typu rzeczy. Nie może, to jest po prostu niedopuszczalne, żeby królik jadł w ogóle zboża, bo to bardzo negatywnie wpływa na jego układ pokarmowy, a każda mieszanka, którą sprawdziłam, mam w domu, słuchajcie, ma zboża. Dodatkowo te wszystkie kolorowe rzeczy, to jest sam cukier i od tego na pewno Frania tak zaczęła tyć, gdzie słuchajcie, ona by pewnie zaczęła się robić coraz grubsza i grubsza, ale na szczęście no dzięki tej operacji dowiedzieliśmy się, jak to wygląda. Widzicie, człowiek uczy się całe życie, ja tego nie widziałam, ja myślałam, że w sklepie stoją pokarmy, które są no dobre dla królika. Widziałam, że tam jest, że te rzeczy są sztucznie barwione i tak dalej, ale nie myślałam, że to aż tak źle wpływa na ogólnie na królika, na jego układ cały pokarmowy. I słuchajcie, dostałam taką kartkę, też mam napisane wszystko oczywiście na osobnej, co królik może jeść, czego nie. Kupiłam u pani takie suszone jakieś tam listki babki lancetowatej i coś jeszcze i to mam dawać do miseczki zamiast tych wszystkich ziarenek. Ma mieć siano i wodę i to ma być wszystko na razie. Ewentualnie jakieś natki. Absolutnie królik nie może jeść marchwi, bo jest też słodka. Na razie żadnych owoców, także póki co będzie jadła same zielsko. Pani mówi, żeby sobie wyobrazić, co królik je na wolności. Także on nie je marchwi, on nie wykopie marchwi ziemi, tak samo nie będzie jadł zbóż. Także trzeba jakby tak do tego podejść i tak odżywiać królika. Ona teraz schudnie, troszeczkę dojdzie do siebie i wtedy będę jej wprowadzała jakieś tam 2 razy w tygodniu owoce. Tak jak zresztą mam rozpisane na tej kartce. Dodatkowo oczywiście żadnych wapienek, słuchajcie, które są w sklepie. Nie ma w ogóle, słuchajcie, nie kupujcie takich rzeczy. No i te wszystkie kolby, rożki i tak dalej. Ja kolby dawałam Frani raz na ruski rok, jak nie miałam gałązek, żeby sobie zęby ścierała. Natomiast... wszystko wywalam, nic nie daję, Frania będzie teraz na diecie, będzie się zdrowo odżywiała. Przepraszam, także... no i kupię jakiś porządny granulat. Sam granulat może dostawać codziennie, w jakichś takich niewielkich ilościach, ale to ma być sam zdrowy granulat, bez żadnych dziwnych dodatków sztucznych, także...
Może jeszcze podejdę dzisiaj do sklepu i jej kupię. W każdym razie, Frania wczoraj czuła się trochę słabo. Przywiozłam ją do domu, siedziała w kącie klatki, w ogóle się nie ruszała. Widziałam, że jest jej zimno, więc przykryłam ją kocykiem. Królik, wiecie, jest taki, że on się rozkopie, jak mu jest ciepło, ale jakoś tak się nie rozkopywała, powiem wam, bo chyba miała temperaturę jeszcze, także przykryłam ją. Dawałam jej ponik z wodą, bo ona nie mogła się w ogóle ruszyć, także podawałam jej podbuźkę, ona bardzo dużo tej wody wypiła. Trochę tych suszonych listków zjadła. Natomiast potem jak poszłam spać, wstałam o 4 rano, jakoś tak się przebudziłam, poszłam do niej, znowu jej dałam wody i o 5 rano słyszałam, że klatkę gryzie, także chyba już się zaczęło jej robić lepiej. Wstałam o 9, bo byłam taka, słuchajcie, zmęczona po tej nocy, wstałam o 9 i przyszłam tutaj do niej i patrzę, że ona ma obsikany ten kaftan. Ona już wczoraj go miała, znaczy już go obsikała tam u lekarza, natomiast dzisiaj chyba znowu, bo nie wiem, może bała się iść do kuwety. I wczoraj mi pani powiedziała, że mogę go zdjąć i wyprać ten kaftan, żeby jej potem tylko szybko założyć. Ale słuchajcie, jak ja jej go zdjęłam i wyprałam, zaczęłam suszyć suszarką, żeby jak najszybciej go włożyć. I gdzie tam dupa, nie da się jej założyć tego kaftanu, ona jest takim dzikusem, burczy, piszczy, skacze, a ona nie może mieć żadnego wysiłku fizycznego, żeby, wiecie, nie dostała przepukliny i żeby jej szwy nie pękły. Także zostawiłam ją, niech leży, słuchajcie, w tej kuwecie, bo ona się położyła w kuwecie. Niech leży, ja teraz z moją siostrą jadę do lekarza, także pani jej założy i nie będę jej tego kaftana już ściągała. Ja wiem, że jest jej niewygodnie, ale słuchajcie, ja jej potem tego nie założę. Ona jeszcze ma te hormony, jeszcze jej się to nie uspokoiło, bo to trochę czasu minie, także ja nie będę z nią walczyła, tym bardziej, że ona się, wiecie, kiwa na boki, ucieka, no to jak ja mam jej założyć? Ona już mi uciekła z klatki, pobiegła do mojego pokoju. Także, a teraz leży i sianko je, także na szczęście jakoś chyba widzę, że zaczyna jej układ pokarmowy też pracować i jeszcze bobków co prawda nie widziałam, ale dużo sika, także zaraz to wszystko pani powie. A tymczasem słuchajcie, zaraz wam ją jeszcze może pokażę i no i uciekam do tego weterynarza. My już wróciłyśmy od weterynarza. Franulka dostała zastrzyk chyba przeciwzapalny. Pani sprawdziła jej to ranę, ale ma, słuchajcie, Jezus, cały brzuch rozcięty miała. Także ładnie się zasklepiła po tej pierwszej nocy, założyłyśmy jej ten kaftan, ale słuchajcie, Franusia to jest taki dzikus, że nie mogłyśmy jej we dwie tego założyć, także trochę się umęczyłyśmy, no ale udało się. Najlepiej pani mówiła, że jak nie będzie na to sikała, bo no wiecie, czasami to się zwija i tak dalej, więc wiecie, tam ściąga na dół i przez to ona się często moczy, ten kaftan. Więc jeżeli uda się przetrwać do wtorku, do ściągnięcia szwów, to żeby po prostu go nie ściągać, no bo będzie znowu problem z założeniem i nawet nie mogę poluźnić tych sznurków u góry, bo ona już się zaraz wkurza. Także jak przyjechałyśmy, puściłam ją, dlatego że pani powiedziała, że niech sobie chodzi po domu, żeby nie siedziała w klatce cały czas, tym bardziej, że jest taki upał dzisiaj znowu na dworzu, jutro też ma być. Także ona sobie chodzi, aktualnie siedzi pod prysznicem, słuchajcie, nie wiem, jej jest chyba gorąco, może ma temperaturę i cały czas tam siedzi, wyszła i po prostu nie chce stamtąd wyjść. Także ja ją muszę zaraz schować, dlatego że będę jeszcze wychodziła, bo idę z moją siostrą do Biedronki się przejść i... I co jeszcze? I chyba do Rossmana pójdziemy na chwilę zobaczyć, ale no nie wiem w sumie, jest tak gorąco, że szczerze powiem, że nie chce mi się wychodzić, ale muszę na chwilę iść, a też chcę kupić jakieś zielsko Franusi, no bo ona nic w sumie nie ma do jedzenia teraz, także przejdziemy się, zresztą jest taka pogoda, ja wam powiem, że tak mnie boli głowa od tej zmiany pogody, że już brałam w nocy tabletkę, nie wiem czy znowu nie wezmę, ja nigdy w życiu nie łykałam tabletek, naprawdę, raz na ruski rok zdarzyło mi się wziąć tabletkę na ból głowy, a teraz łykałam notorycznie, jak jakieś kurcze, wiecie... Jak to się nazywa? Lekoman. Coś strasznego. Także będę się z wami już żegnała. Nagrałam wam dzisiaj makijaż rano. Mam nadzieję, że w miarę jakoś wyszedł. Będę mogła wam go zmontować i wrzucić na kanał. No i tyle. Mam nadzieję, że słuchajcie, ten vlog wam się podobał. Może uda mi się pokazać wam jeszcze Franulkę na sam koniec. Natomiast nie wiem, gdzie ona teraz jest aktualnie. Poczekajcie, muszę się przejść, bo... No nie wiem. Franusiu! O, nie ma jej pod prysznicem. O Jezus, poczekajcie, bo zaraz pokażę. O, tutaj sobie siedzi. Cześć, maluszku! W ogóle panie, które siedziały w poczekalni, je zobaczyły Franusię, mówią, Jezus, jaki malutki królik. Ona faktycznie jest taka wersja mini królika. No nie jest ta najmniej, to nie jest ten najmniejszy królik, ale ona też nie jest duża, jak na 9 miesięcy. Malusiu! Widzicie, ona cały czas tam próbuje coś, wiecie, drapać, lizać, gryźć po bokach sobie raz z tej strony, raz z tamtej, także... Dobrze ma ten kaftan założony. Franusiu, maluszku. No, tak ona wygląda w pięknym niebieskim wdzianku. Także mam nadzieję, że do wtorku w tym wytrzyma i nie obsika tego. Ale to mówię, wszystko zależy jak tutaj będzie się trzymało, nie? Jak ona będzie po prostu sikała, bo zobaczcie jak to jest blisko tutaj
miejsca, przez które sika, więc nie wiem, czy ja tego nie zamoczę znowu, ale póki co ma piękne wyprane, także Franulcio, pokaż się jeszcze rybeńko. No dobrze, tak to Franulek wygląda, muszę ją zabrać do klatki, bo tylko się nie wciskaj tam za szafę, bo nie wyjdziesz teraz z tym kaftanem. No tak wygląda bidulka. Także słuchajcie, żegnam się z wami i co, do zobaczenia w...